Ej, siemanko, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj tematem jest egzamin ósmoklasisty. Ciekawe, czy ktoś z was te egzaminy będzie miał? Dajcie znać w komentarzach. Ja trzymam oczywiście za was kciuki ogromne. Poprawmy sobie tu włoski, zostawcie łapkę i pamiętajcie, że mam też kanał gamingowy. Nazywa się BroadKids TV. Tak jest, więc zapraszam. Słuchajcie, no powiem wam szczerze, powspominamy sobie może moje egzaminy, jak to wyglądały moje. I to, co was czeka, taka moja rada, okay, może zniżę mikrofon, żebyście widzieli, co mówię. Słuchajcie, może zacznijmy od tego, jak u mnie to się odbywało. Ja jeszcze byłem w gimnazjum, ja byłem drugim bodajże albo trzecim rocznikiem po wejściu gimnazjum, systemu gimnazjum do szkół. I ja miałem testy gimnazjalne, egzaminy gimnazjalne i powiem wam szczerze, że nie pamiętam już dokładnie, jak to wyglądało. Czy były rzeczywiście one podzielone na... Chyba tak, były podzielone na język polski i na matematykę, chyba coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, powiem wam szczerze. Pamiętam, że był słoneczny dzień, jak przeprowadzaliśmy te testy i uzbierałem w miarę spoko ilość punktów. Ja już nie pamiętam szczegółów, ale udało mi się dostać potem do liceum. I powiem wam szczerze, że spoko, naprawdę spoko. Jakoś ja się nie stresowałem. Nie wiem, czy wy się czujecie stres przed tymi egzaminami. Ja jako tako nie czułem stresu, być może dlatego, że wtedy to jest jeszcze jesteśmy młodzi i tam nie przeżywamy tego aż tak bardzo. Przynajmniej my tak nie przeżywaliśmy w moim tamte roczniki moje. Dopiero potem już się te następne egzaminy, te po liceum i tak dalej, matury, w sumie matury. Bardziej stresowałem maturami, no bo wiecie, od tego zależy, gdzie się dostało do studiów, na studia i tak dalej, chociaż teraz chyba jest łatwiej. Teraz chyba jest moim zdaniem łatwiej dostać się na kierunek, który się chce, bo jest chyba niedobór, tak mi się wydaje, że jest niedobór studentów. Natomiast w moich czasach ja byłem tym rocznikiem z Wyżu i naprawdę dużo było tych studentów i trudno się było dostać na uczelnie, jakie się chciało. Ale no dałem radę. No tak jak wracając już do tych samych tych egzaminów, no to pamiętam właśnie, że była pogoda bardzo ładna, piękna, słoneczna. U was chyba będzie troszkę inaczej, bo ten maj w tym roku jest taki nijaki, deszczowy, ponury. No i co? No były te testy. Jakoś nie widziałem stresu wśród innych swoich rówieśników, kolegów. Albo to tak dobrze ukrywali, albo po prostu, no tak jak mówię, no w tych czasach, kurka, no dobra, no jest ten test, wy macie ósmoklasisty, ja mówię o gimnazjalnym, i no niech sobie będzie, nie? Z tego co wiem, że u was jest podział na język polski, matmę i potem jest jakiś język nowożytny, nie? Tak mi się wydaje, możecie mnie poprawić. Dajcie mi znać, czy się stresujecie tymi egzaminami, czy macie jakieś obawy. W jakim temacie jesteście, w przedmiocie jesteście troszkę słabsi i się boicie go. Moim zdaniem nie ma co się bać, lepiej nie stresować się, tylko na spokojnie to wszystko przyjąć, jeszcze przed dniem egzaminu sobie wszystko powtórzyć, ale nie jakoś tak wiecie bardzo, tylko troszkę sobie powtórzyć tą całą wiedzę, bo przez jeden dzień to się nie nauczycie wszystkiego, co tam było. Więc na spokojnie zrelaksować się, odpocząć, wyspać się przede wszystkim i nie spóźnić się na te egzaminy. To jest chyba najważniejsze. No bo jak się spóźnicie i niewyspanemu pisać egzaminy, to tak średnio, bo mózg nie działa tak jak należy, jak jest zmęczone ciało całe, jest się niewyspanym. Ja sam wiem po sobie, bo mam małe dziecko, nie śpi tak za często dobrze i jestem niewyspany, co widać po mnie, słuchajcie. Człowiek inaczej się zachowuje, nie ma energii i tak dalej. No ale słuchajcie, jeżeli się stresujecie, to tak jak mówię, zrelaksujcie się, można pograć na komputerze, może iść na spacer, pobawić się ze znajomymi, ale nie ma co, nie przejmujcie się tym wszystkim, wszystko na luzie, będzie dobrze, ja trzymam za was kciuki, do zobaczenia.